Zarząd lubińskiego oddziału ZZPPM wydał komunikat, w którym informuje, że wykreślił Ryszarda Zbrzyznego z listy członków. Według Marcina Braszczoka, szefa oddziałowego związku ZG Lubin, Zbrzyzny złamał statut, bo nie płacił składek członkowskich. Tymczasem według byłego posła składki z wypłaty powinny być odciągane na wniosek zarządu związku. Takiej inicjatywy nie było i oni doskonale o tym wiedzą. Ja im mówiłem, żeby to zrobili. Nadal nie zrobili, bo pewnie gdybym już płacił składkę, to trochę by do konwencji nie pasowało oskarżania, obmawiania i obrzucania błotem. Według związkowców z lubińskiej kopalni Zbrzyzny nie płacił składek, odkąd został posłem, a więc od 23 lat. To jednak nie jedyny powód, dla którego zarząd oddziału lubińskiego ZZPPM postanowił ukarać Zbrzyznego. Jak twierdzi Braszczok, po wygaśnięciu mandatu posła Ryszard Zbrzyzny miał zwrócić się do zakładów górniczych Lubin o przywrócenie mu etatu związkowego. Odchodził ze stanowiska robotniczego, więc zaproponowano mu tutaj stanowisko robotnicze ślusarz mechanik, najwyższą kategorią zaszeregowania 15. Pan Zbrzyzny nie był zainteresowany podjęciem pracy. Przeszedł od razu na urlop wypoczynkowy. W międzyczasie zarząd KGHM-u ustalił panu Ryszardowi Zbrzyznemu nową kategorię zaszeregowania i nowe stanowisko pracy. Stanowisko już pracy umysłowe. Nowo stworzone stanowisko starszego specjalisty w dziale GC z maksymalną 18 kategorią zaszeregowania. I chciałbym, dalej nie był zainteresowany tą pracą. Zainteresowany był tylko etatem tutaj w zakładowej organizacji na ZG Lubin. Zbrzyzny stoi na stanowisku, że wszystko, co napisano w komunikacie, rozmija się z rzeczywistością. Nie było takiego pomysłu. Nawet w pierwszych godzinach, kiedy już wiedziałem oficjalnie, że nie będę posłem na Sejm Rzeczypospolitej kolejnej kadencji, pierwsi, z którymi się spotkałem, to byli właśnie oni, cała trójka, którym powiedziałem, że zamierzam zachować status quo, że mają tu pozostać co najmniej do końca kadencji. Jeżeli ich wybiorą na kolejną, to oczywiście mają prawo zabiegać o kolejne etaty na kolejną kadencję. Do końca kadencji przewodniczącego centrali ZZPPM, a więc do czerwca 2017 roku, Zbrzyzny ma otrzymać wypłatę ze składek członków związku. Jak wytłumaczył, taką decyzję podjęła Rada Związku. Po komunikacie z Lubina organizacje ZZPPM z pozostałych oddziałów KGHM podjęły decyzję o odwołaniu obecnego zarządu związku na ZG Lubin. Wczoraj o godzinie 24 jeszcze próbowano nas zaszantażować, że jeżeli wycofamy, przyjmiemy, zapiszemy pana Zbrzyznego do związku i wycofamy uchwały podjęte o wygaśnięciu jego mandatu członka zarządu i członka związku, to wtedy sprawy nie ma. My się na szantaż nie godzimy. Na jutro w sali Wyżykowskiego w centrali KGHM zaplanowano zebranie delegatów ZZPPM. Związkowcy mają się na nim spotkać z nowym prezesem spółki Krzysztofem Skurą. Po raz pierwszy, od kiedy objął stanowisko przewodniczącego, na zjazd delegatów związku nie został zaproszony Marcin Braszczok.